kazania usłyszałam słowo od Pana i potem zastanawiałam się, co Bóg chce do nas powiedzieć jeszcze. Jesteśmy pierwszy dzień Paschy. Pierwsza rzecz, Duch Boży przypomniał mi, ostatnio modlitwę dwa dni temu to było, że modliliśmy się, moi drodzy, o to, Duch Boży prorokował, że Rama ma się uświęcić, ma szukać Pana. Czyli są pewne sfery w naszym życiu, że my potrzebujemy to zmienić, moi drodzy. Co chciałam powiedzieć? Nasze narzekanie, wymówki, szukanie racji, to nic nie pomoże. My wiemy, że nasza siła i moc jest w Jezusie. My wszyscy mamy niełatwe życie i przechodzimy przez różne etapy w tym życiu. I wierzcie mi, niektórzy mają większe poprzeczki niż niektórzy z nas, tak sądzą. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, że stawiają Boga na pierwszym miejscu i potrafią się w tym wszystkim znaleźć. Więc brat, pastor, z którym mam kontakt, wysłał mi Słowo Boże, które w międzyczasie było w tym samym czasie, co ja prorokowałam. Dlatego, drodzy przyjaciele, skoro mamy tę obietnicę, oczyśćmy się ze wszystkiego, co może kalać ciało albo ducha i z bojaźni przed Bogiem dążmy do pełnej świętości. Wiemy, że jest święto Pascha, potem święto Przaśników i w szczerości i prawdzie i jest to związane z uświęceniem, czyli odrodzenie z Ducha Bożego jest związane potem z oczyszczaniem naszego życia kąpielą wodną przez Słowo, aby podążać dalej za Panem. I szczególnie w tym czasie Paschy ja chciałabym, żebyśmy tak spojrzeli na swoje życie przez pryzmat Boga. Zapytali się po prostu, porozmawiali z Bogiem, co On ma do powiedzenia w naszych kwestiach, co potrzebujemy zmienić. Ja wierzę, że Bóg będzie działał w naszym życiu. Ale dzisiejszy fragment to odnosił się od Marii i Elżbiecie. W Ewangelii Łukasza jest, a Maria wybrała się w owych dniach w drogę i udała się śpiesznie do górskiej krainy, do miasta judzkiego. Pamiętajmy, że Maria otrzymuje wiadomość, że ona jest w ciąży z Ducha Świętego. Udanie się w pierwszych miesiącach ciąży, aby odwiedzić swoją krewniaczkę Elżbietę, wymagało odwagi i wysiłku. Wiecie, tam nie był taki transport, przepraszam, samochodowy, jak my niektórzy mamy, tylko tam był troszeczkę transport inaczej wyglądał. I weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. A gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Marii, poruszyło się dzieciątko w jej łonie i Elżbieta napełniona została Duchem Świętym. Ten tekst Słowa Bożego pokazuje nam, że ten nadchodzący czas Paschy niech będzie czasem otwartego serca na brata i siostrę, otwartego domu na brata i siostrę. Słowo Boże mówi, że goszcząc brata i siostrę, ty gościsz samego Jezusa. Amen. Ty gościsz aniołów. W związku z tym, kiedy ona zrobiła wysiłek, i poszła, zrobiła trud, wysiłek, zrobiła uczynek wiary, to kiedy znalazła się w domu Elżbiety, momentalnie Duch Święty zaczął działać. I ona została napełniona Duchem Świętym, poruszyło się dzieciątko w jej łonie. I wtedy zawołała, błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota wiecznego. Co to znaczy? Przyjście Matki Jezusa uwolniło Boże błogosławieństwo, duchowe błogosławieństwo. Jej fizyczny krok pomocy, wsparcia Elżbiety spowodował, że to uwolniło duchowe błogosławieństwo w życiu Elżbiety. Ona rozpoznała, że Matka Jezusa jest w błogosławionym stanie, że ona jest błogosławiona, że w jej łonie jest Zbawiciel w duchu. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przyszła do mnie? Dla niej najważniejsze było to, że ona ją odwiedziła, że przyszła, że fizycznie była u niej.
to samo dotyczy naszego domu, jak i Kościoła, moi drodzy. Bo oto, gdy dotarł do uszu mój głos pozdrowienia Twego, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. I wtedy czytamy: błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpił wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. I widzimy, jak Maria, Matka Jezusa, wielbi swojego Pana, jak jej duch rozradował się w jej ciele, w Panu. Rozradował, jak posilił się, wzmocnił ją. Bracie, siostro, niech ten czas Paschy będzie otwartymi drzwiami pozdrowienia, przyjęcia, powitania, pomocy jeden drugiemu. Niech będzie otwartym sercem na przyjście do świątyni Pana, aby przynieść Boże błogosławieństwo jedni dla drugich i aby wziąć tym samym objawienie od samego Pana, aby móc wzrastać w Jego łasce i objawieniu, bo do tego Kościół został powołany w Jezusie Chrystusie. Powstańmy. Panie, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa, że Ty dzisiaj do nas mówisz, przekonujesz naszego ducha, że w duchu człowiek może wzrosnąć, kiedy w tym, co jest fizyczne, co jest Bożym przykazaniem, On jest wierny. A więc przestańmy dedukować, przestańmy rozmawiać o pewnych rzeczach, przestańmy oceniać pewne rzeczy w naszym życiu, w życiu innych ludzi. Ale weźmy dzisiaj to słowo od Pana. Ale ja wierzę, że jeśli to weźmiemy, nasze objawienie wzrośnie w Bogu i siła w Nim, która pozwoli nam wykonywać te rzeczy, które na co dzień wykonujemy, ale móc jeszcze robić więcej, bo za tym stanie sam Bóg.